Sponsorem programu jest PKN Orlen. Napędzamy przyszłość. Dzień dobry, Anna Raciniewska. Witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Witam naszego gościa, pana Jarosława Brzyskiego, kierownika działu zarządzania kategoriami paliwowymi PKN Orlen. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Przyszła zima, czy też ma zamiar przyjść zima dopiero, ale musimy być czujni, żeby nasze samochody tej zimy jeździły, żeby odpalały rano. I dlatego zapytam pana o to, jak PKN Orlen chce nam pomóc, bo na stacji jest oferta paliw zimowych. Co to oznacza? W PKN Orlen, jak i również w całej Polsce, obowiązują nas wymagania rozporządzenia ministra gospodarki odnośnie jakości paliw, które normują poszczególne okresy, na okres letni, przejściowy i zimowy. Tak jak pani redaktor wspomniała, rozpoczyna się zima, co sygnalizuje śnieg na zewnątrz. I tutaj trzeba spojrzeć na dwa aspekty. Po pierwsze, rozdzielić całkiem wyraźnie samochody benzynowe i samochody na olej napędowy. O ile w przypadku tych pierwszych benzynowych bardzo mało użytkowników może się spotykać z kłopotem odpalenia samochodu rano, z tego względu, że benzyna zamarza dopiero jak jest minus 73 stopnie. Także to jest taka temperatura, której w Polsce nie odczujemy i raczej nie odczuwamy na co dzień i mam nadzieję, że jeszcze długo nie odczujemy. Jak to ma sprawa się zupełnie inaczej w przypadku oleju napędowego, samochodów dieslowych. Tutaj możemy też rozróżnić dwa tematy. Pierwsze to przygotowanie tego samochodu dieslowego na zimę, a drugim tematem same paliwo. Rozpocznę od paliwa. Także zarówno w PKN Orlen, jak i w całej Polsce obowiązuje nas jedna norma paliwowana PNN 590, która normuje, że w okresie zimowym, który trwa do końca lutego, paliwo, olej napędowy musi utrzymywać tak zwaną temperaturę blokady zimnego filtra, czyli takiego całkowitego zamarznięcia, kiedy olej napędowy staje się ciałem stałym, nieprzepuszczalną bryłą. Na temperaturze musi być co najwyżej minus 20 stopni Celsjusza. Jako że ta temperatura jest osiągana i takie bieguny zimne jak Suwałki, Zakopane, Rzeszów, okolice osiągają taką temperaturę w zimie, zarówno w PKN Orlen, jak i też w części również naszych klientów hurtowych, którym my dostarczamy paliwa, oferujemy paliwo znacznie przewyższające tą temperaturę. Ona sięga minus 27, 8, 9, 30 stopni Celsjusza. Także wychodzimy znacząco ponad te pierwotne wymagania, wiedząc, że tak to może się kształtować ta temperatura na zewnątrz. I żeby zabezpieczyć klientów, żeby jak rano przyjdą do samochodu, mogli być pewni tego, że odpalą. Ale to jest jedna strona medalu. Ale czy to znaczy, że każdy olej napędowy jest takiej jakości i to nie trzeba kupować jakiegoś specjalnego dystrybutora specjalnego paliwa, tylko każde spełnia te normy i można spokojnie tankować je. Każde spełnia te normy minus 20 stopni Celsjusza, czyli tą taką normę graniczną i to musi być spełnione, to jest kontrolowane zarówno wewnętrznie, jak i przez organ zewnętrzny, przez inspekcję handlową. I tutaj mogę powiedzieć, że od kiedy pracuję przez 8 ostatnich lat PKN Orlen, jeszcze ani razu nie została zakwestionowana jakość oleju napędowego w zimie. Za każdym razem każda próbka, czy to przez kontrolę zewnętrzną, czy wewnętrzną, spełnia wymagania normatywne. Co nie znaczy, że konsumenci nie spotkają się z problemami, że z odpaleniem samochodu. A co pan sądzi o różnych uszlachetniaczach, które zaleca się, niektórzy zalecają dodawać jeszcze do paliwa? Takim pierwszym uszlachetniaczem, który głównie w PKN Orlen stosujemy, są dodatki już dodawane na momencie ekspedycji produktu, czy ekspedycji paliwa na stację paliw. Nie mówię tu o dodatkach w paliwie podstawowym Efekta, które od kwietnia tego roku zmieniliśmy całkowicie koncepcję pakietu dodatków, co również pomaga na parametry niskotemperaturowe, bądź dodatek Werwa, który również jest w ofercie sprzedaży detalicznej. I tutaj jest to paliwo szczególnie odporne na zimowe warunki polskie, które zabezpiecza w wyższym, znaczącym stopniu niż bazowy olej napędowy. A jakieś jeszcze dodatkowe uszlachetniacze, czy sprzedajecie na swoich stacjach? Czy to już jest niewymagane? Wymagane może nie, ale zalecane w niektórych przypadkach. Ludzie, czy użytkownicy samochodów, tak jak my,
nie wytankowujemy, nie wykorzystujemy całego paliwa w baku. Jeżeli tankujemy w lecie, wyjeżdżamy paliwo w baku nie do zera. Mało kto, jak tylko zobaczy rezerwę, już od razu i leci na stację. Mało kto dojeżdża do zera. I w naszych bakach, czy w bakach użytkowników samochodów, powstaje swego rodzaju mieszanina. Jak na stacji jest zimowe paliwo w okresie już tam listopadowo-grudniowym, a my jeszcze ostatnie tankowanie zrobiliśmy sobie w sierpniu, wrześniu i zużyliśmy pół baku i dolejemy pół zimowego do pół letniego bądź przejściowego, to też trzeba otrzymać tą świadomość, że to ta mieszanina, ona nie jest cała zimowa, nie jest od razu gotowa na zimę. Jeżeli jest rzadsze tankowanie u użytkowników samochodów, to tego rodzaju szlachetniacze, które też są w ofercie na stacji paliw, głównie depresatory, są zalecane w przypadku rzadkiego używania, ale kluczowe jest to, żeby nie to kupić, trzymać w samochodzie na wypadek problemu, tylko to trzeba użyć czy zadozować i też w odpowiedniej wskazanej przez producenta dawce przed wystąpieniem tych mrozów, bo w momencie, kiedy już te paliwo, czy głównie olej napędowy, o którym tu mówimy, ulegnie krystalizacji, to ten proces nie zostanie odwrócony poprzez dolanie dodatku na stacji paliw. To może odwrócić wtedy tylko i wyłącznie temperaturę. A co zrobić, kiedy ulegnie krystalizacji? Co się wtedy robi? Pierwszym kłopotem, jeśli rano wstajemy, przekręcamy kluczyk, nic się nie dzieje, nie możemy odpalić samochodu, możemy szukać dwóch pierwszych winowajców, albo akumulator, albo paliwo. Akumulator, to tutaj do użytkowników samochodów jesteśmy raczej wszyscy świadomi, że trzeba pilnować stanu akumulatora, wymieniać go co odpowiednią ilość czasu. Co 2, co 3 lata, a jednocześnie kontrolować, najlepiej w ramach przeglądów samochodów, jego stan. Stan naładowania, stan zużycia i tego, czy jak przyjdą duże mrozy, akumulator da nam dostateczną ilość energii startowej do uruchomienia samochodu. A drugą częścią jest część paliwowa. Czy jeśli paliwo zamarznie, to może brzmi trochę na wyrost, ale samo paliwo w sobie w baku to nie zamarza, tłumacząc kłopoty samochodu, to co jest źródłem kłopotów samochodu, jest filtr paliwa. Na tym filtrze w okresie jego eksploatacji gromadzą się zarówno zanieczyszczenia, jak i może elementy, drobinki wody. I tutaj, jeżeli paliwo nie przechodzi przez filtr i nie dochodzi do układu paliwowego, w tym momencie nie odpalimy samochodu. I co jest tutaj kluczowe, to żeby dbać o stan filtra samochodu. I są zalecenia producentów, zazwyczaj co 30-60 tysięcy kilometrów mieć filtr bądź przy przeglądzie. Jednakże wskazania kilometrów są różne z tego względu, jeżeli poruszamy się po dużym mieście i długość użytkowania silnika, długość użytkowania filtra jest wskazana bardziej czasem niż kilometrami. Przejeżdżamy 15 kilometrów w ciągu godziny, albo przejeżdżamy na autostradzie 120 km w ciągu godziny. I tutaj sugerowanie się ilością kilometrów, owszem, jest pewnego rodzaju wskazówką, ale zalecamy, żeby raz do roku sprawdzić stan filtra paliwowego, w miarę możliwości przed zimą go wymienić na nowy. W tym momencie oszczędzamy sobie potencjalnych kłopotów i możemy spać spokojnie, że rano wstaniemy, przekręcimy kluczyk i ruszymy w drogę. No bo kiedy już się skrystalizuje to paliwo, po prostu nie jesteśmy w stanie ruszyć, to pozostaje tylko pomoc mechanika? Pozostaje pomoc mechanika, ewentualnie wstawienie samochodu do ciepłego pomieszczenia, do garażu, bo tak jedynym już źródłem ratunku jest temperatura, która pozwoli odkrystalizować i wrócić do właściwości swoich olejowi napędowemu. Czyli trzeba dbać o jakość paliwa, trzeba dbać o filtr paliwa, trzeba dbać o jakość akumulatora, jego naładowania. Co jeszcze trzeba zrobić przed zimą ze swoim samochodem? Na pewno bardzo ważne jest zadbanie też o stan wycieraczek, gdyż to jest coś, co się zazwyczaj pomija, bo wycieraczki jak funkcjonują, funkcjonują. W lato czy w okresie deszczy woda jest zbierana, ale kiedy przychodzi okres zimy, zarówno pióra wycieraczek, jak i same silniki mogą ulec uszkodzeniu. I z tego względu, że pióro, jeśli szoruje po powierzchni lodowej, powierzchni chropowatej, a zrobione jest z gumy i może naprawdę zrobić więcej złego niż dobrego, jeśli włączymy wycieraczki, które są bardzo złej jakości bądź zużyte, będą smużyć na szybie zamiast ją oczyszczać i ograniczać widoczność, co jest bardzo niebezpieczne. Kolejną jakby składową tej części wizualnej dla samochodu jest płyn do spryskiwaczy. Zazwyczaj kupujemy płyn do spryskiwaczy w momencie, kiedy potrzebujemy go, nie patrząc na to, czy jest lato, jesień, zima, czy totalny arktyczny klimat. I tutaj jest bardzo ważne, żeby ten płyn w okresie temperatur niższych niż zero był płynem zimowym. I to też nie mówimy o
najlepiej pierwszym lepszym płynie zimowym, tylko płynie zimowym, który ma odpowiednią temperaturę dostosowaną do klimatu polskiego. Jeżeli zobaczymy na płynie, że ma temperaturę marznięcia minus 12 stopni, to wcale nie znaczy, że minus 12 on zostanie zużytkowany na szybę i ją oczyści, tylko to minus 12 jest tą temperaturą graniczną. Warto kupować płyny ze sprawdzonych źródeł. Jak również, co praktykujemy na stacjach PKN Orlen, wszystkie nasze płyny trzymamy na zewnątrz stacji paliw. Są przy dystrybutorach, nie są schowane gdzieś w środku, nie są schowane na sklepie, gdzie jest wysoka temperatura, tylko stoją tam, gdzie ta rzeczywista temperatura, która jest w dzień czy w nocy, ma miejsce. I to doskonale widać, że jeżeli weźmiemy ten płyn, weźmiemy do ręki, on jest w idealnym stanie i nieważne, czy w nocy było minus 5, 10, 15 stopni, po to jest wystawiony na wizerunek klienta, żeby było wiadomo, że to jest jakość, za którą warto zapłacić. Czyli to jest też tak samo jak z benzyną, jak z olejem napędowym. Kiedy wymieszamy płyn letni z zimowym, to również musimy liczyć się z tym, że temperatura graniczna będzie niższa. Owszem, tak, tutaj jest pełna zgoda. Co można zrobić, jeśli ma się dużo płynu letniego w zbiorniku płynu do spryskiwaczy? Bo to też nie sztuką jest usiąść i zużyć całość w ciągu kilkunastu minut, ale to jest jednak środek, za który płacimy i zużycie go bezcelowe jest zbędną rzeczą. W tym przypadku można kupić koncentrat płynu zimowego do spryskiwaczy i ten koncentrat dolać do aktualnie znajdującego się w zbiorniczku, ale to jest tylko remedium tymczasowe na pojedyncze przypadki. Zalecane jest, tak jak wspominałem, używać danego gatunku, czy to oleju napędowego, czy to płynu do spryskiwaczy przystosowanego do tego okresu. Co jeszcze? Wycieraczki, olej, płyn napędowy, co tam jeszcze? Co jeszcze warto zadbać? W samochodach sporadycznie, coraz rzadziej na szczęście, ulegają przymrożeniu zamki. Zamek do samochodu. Istnieją zarówno na naszych stacjach, jak i nie tylko, specjalne odmrażacze do zamków. Ale tutaj też kluczowe jest to nie to, żeby go kupić i schować do schowka w samochodzie na wszelki wypadek, bo jak zamek zamarznie, no to już się do tego schowka nie dostaniemy. Warto, to jest mała buteleczka, mała rzecz, jeżeli wiemy, że szykują się duże mrozy, włożyć go do kieszeni płaszcza, kurtki, tego czego używam, mieć to ze sobą. Co część użytkowników też nie praktykuje, a warto do tego spojrzeć, mają centralne zamki. Pod centralnym zamkiem, jeżeli cokolwiek by się złego stało, znajduje się oczywiście w każdej klamce zamek mechaniczny. Kluczykiem możemy każdy z naszych samochodów tam pod klamką bądź w odpowiednim miejscu otworzyć. I też warto zapamiętać czy spojrzeć, żeby raz na jakiś czas, najlepiej przed zimą w swoim prywatnym samochodzie, ten zamek przesmarować, bo bardzo, bardzo rzadko jest używany. Jest używany wtedy, kiedy jest jakiś problem, czy rozładowana bateria w kluczyku zamku centralnego, czy rzeczywiście zamek nie otwiera, bo uległ przymarznięciu. W tym momencie się tam dostajemy, a jeżeli o tą małą rzecz, która de facto otwiera, czy pozwala nam skorzystać z naszego środka lokomocji, nie zadbamy, to nie możemy tego użyć. Uszczelki, czy to jest jeszcze problem dzisiejszych samochodów? Przy uszczelkach w drzwiach samochodów jest problem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy temperatura oscyluje w okolicy 0 stopni. Kiedy temperatura upada poniżej 0 stopni, woda, która się ewentualnie znajduje na tej uszczelce, może ulec zamarznięciu i w tym momencie wystąpić kłopot z otwarciem, ale to jest już problem bardzo, bardzo marginalny. Czyli znamy dzięki panu kilka zasad. Możemy nasze samochody ochronić, możemy je tankować dobrym paliwem i mam nadzieję, że wszyscy tą zimę dobrze przeżyjemy. Dziękujemy państwu, dziękujemy panu. Dziękuję. Sponsorem programu był PKN Orlen. Napędzamy przyszłość.